piwo. Piwo jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Zawiera w sobie bardzo dużo szkodliwych składników dla organizmu ludzkiego, takich jak powiedzmy nerki, bardzo jest szkodliwe też również na wątrobę, tu jest powodujący marskość wątroby, jak również źle wpływających na korę mózgową i jest bardzo szkodliwym dla zdrowia napojem alkoholowym, który... Jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Dlatego kibice, pamiętajcie o tym. I zapraszam na kolejne piwo. A tak w ogóle to siemanko, cześć, cześć, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. W dzisiejszym odcinku standardowo na początku będzie trochę śmiechu, ale później już nie będzie do śmiechu. A to wszystko za sprawą tego, że piłkarz uderzył sędziego. Kibicu, jeżeli ten odcinek Ci się spodoba, doskonale wiesz co zrobić i koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. A teraz normalnie powiedziałbym, że nie pozostało już nic więcej jak tylko mały łyczek, ale przecież mały łyczek był już na początku, w związku z tym startujemy! Rozpoczynamy od kilku memów związanych z naszą ekstraklasą. Na drugiej pozycji 3 tweety z minionego tygodnia. Zobacz jeszcze kilka memów z piłkarskiego świata. Nadszedł już czas na główny temat odcinka, czyli jak piłkarz uderzył sędziego. Cała sytuacja miała miejsce podczas meczu B-klasy Żary pomiędzy Zielonymi Drożków a Tupliczanką Tuplice. Jak wiadomo, w meczach A i B-klasy zawsze dużo się dzieje i można się spodziewać ogromnych emocji. Jednak zdecydowanie nie powinniśmy być świadkami takich wydarzeń. Gospodarze w drugiej połowie prowadzili już 3-1 i pewnie zmierzali po komplet punktów. Jednak w 70. minucie spotkania doszło do skandalicznego wydarzenia. Piłkarz Tuplic otrzymał od sędziego żółtą kartkę, a moment później, nie mogąc pogodzić się z decyzją, uderzył go w twarz. Cios był na tyle silny, że powalił arbitra na murawę. Po tej sytuacji sędzia natychmiast zakończył spotkanie. Tak to zdarzenie na swoim facebookowym profilu opisuje klub z Drożkowa. Nic nieznaczący faul w okolicach środka boiska i niepotrzebne dyskusje zawodnika z Tuplic zakończone ostrzeżeniem i żółtym kartonikiem, który jeszcze bardziej wpłynął na dalsze, tym razem niecenzuralne słowa zawodnika Tupliczanki. W konsekwencji czerwona kartka, która w sumie nie została wyciągnięta do końca przez sędziego, ponieważ został on powalony na murawę uderzeniem w twarz. Sędzia na boisku jest nietykalny i zachowanie było skandaliczne i niedopuszczalne. Piłka nożna wyzwala w nas wiele emocji. Tych pozytywnych, jak i oczywiście niestety tych negatywnych. Ale moi drodzy kibice, no nie można przecież zachowywać się w ten sposób. Do walki służy ring lub klatka, a nie boisko piłkarskie. Moim zdaniem ten zawodnik powinien zostać finansowo ukarany i z pewnością zawieszony. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Jak karać właśnie zawodników za takie zachowanie? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu. Zajrzyj również na kanał Murawa TV, gdzie czekają na Ciebie najnowsze newsy z piłkarskiego świata. No i cóż, 38. piwo dobiega końca. Na dziś to już wszystko. Życzę miłego dnia i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!